Eldonarionie, Hunter na mikrofonie. O Jezus Maria, co aż bym kliknął. Witam was w kolejnym odcinku oczywiście z serii Pokémon Ash Gray. Co to jest? A, Farfetch'd to już byłem tutaj. Co ja mamy? 40 poziomy, także całkiem spoko. Zadzwonimy do profesora Oka. Siemano, siemano. A, Pokédex. Zupgrade'ował mi tego Pokédexa. Więcej mogę zadzwonić? A nie ma czasu już na rozmowę. O, mamy trenera. Kurde, nie ten Pokémon. Daj mi Bulbazaura. Tak, Bulbazaur tutaj się nada, bardzo dobrze. Gdzie jest Giga Drainem, tak, elegancko. 43 poziom Pikachu. O, coś jest niedobrze z moim Bulbazaurem. Coś mu tam... Bulwa, bulbocze. Nie wiem czemu. Czekaj, co ona powiedziała? Że coś... Coś z Bulbazaurem jest nie tak, tak? Tak, tak. To ja nie wiem, coś mi pierdolili o moim... A, no przecież. To jest festiwal ewolucji Bulbazaura. Venusaur tutaj wezwał wszystkie te Ivysaury, proszę bardzo. Venusaur. O, chcę Solar Beama nauczyć mojego Bulbazaura. To zamiast zdecydowanie, zamiast Razor Leafa. Czyli tak, to jest ten wątek z animu, gdzie Bulbazaur był festiwal, tak? I Venusaur pomagał wszystkim Bulbazaurom dzikim właśnie ewoluować w Ivysaura. Tak jak widzicie, tutaj są same Ivysaury. Natomiast mój Bulbazaur powiedział, nichu ja się nie ewoluuję i pierdolcie się, nie? O, Lickitung. No i Jessie złapała Lickitunga. Gratulacje, Jessie. Czekaj, co to jest? Princess Pokémon. Co to? Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej, zobaczymy. A, bo to jest ten. Chodzi o ten. Konkurs księżniczek. Jaki zestaw do wygrania jest? Dobra, zobaczmy, o co chodzi. Dobra, czyli będę walczył teraz z Jessie zamiast Misty. Dla Misty wygram, słuchajcie, zestaw różnych tych lalek. No i chyba wygrałem, co? Także nagroda mi się należy, co? Czy nie? Co dostałem? Pokédol. Dobra, ona zdzidowała. Co mamy tutaj kolejne? To jest chyba przedszkole z Pokémonami, tak? Tak, to jest chyba przedszkole. Dobra, czyli mam pozwolić moim dzieciom. Niech się pobawią, proszę bardzo. O, ten jeden nie chce się bawić. Przez Bedrilla został zaatakowany. I uratowany przez dzikiego miała. Dobra, czyli ogólnie muszę znaleźć miała, czyli muszę znaleźć tego dzikiego miała, który gdzieś tutaj podobno się ukrywa. O, 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 o!
Patrz. Cześć, miał. To jest ten dziki miał, tylko o, ja go tutaj nie mam nigdzie. Zaniesiemy teraz dla Timiego tego miała. Mhm. O, i elegancko. Super. I dostaliśmy rare candy, czyli cukierka, który zwiększy nam poziom. Superancko. Co mamy tutaj? Kolejna rzecz. Stacja policyjna. Police station. Ale nikogo nie ma w środku. To niezłe police station. O, o. A, złodziej ucieka. A, tego złodzieja walę na łeb. No i chuj. Mhm. Tak, czyli zatrzymałem gościa, który udawał, że jest włamywaczem, czy tam złodziejem. O, o, będę walka z growlightami. No to raz, dwa. No może intimidatować, bo to... Ja miałem w ogóle tak obniżony atak. Team 20, co to jest Team 20? Safeguard, a, czyli wszystkie statusy za 5 tur są wyleczone. Kozak, pójdziemy sobie wyleczyć poka. I szybko dziduję teraz w lewo. O! Kolejny gościu, Boże, ile ja rzeczy dzisiaj znajduję, co? To jest jakiś... fotograf. Tak, to jest Pokémon fotograf. O, proszę, jakie zdjęcie robi. O, o. No i widzę, że znowu oni. A ci to się nie nauczą chyba. To będzie trzeba ich walić na łeb przez całe życie. Dawaj. A, czyli to... Aha, dobra, rozumiem. To było coś takiego, że... On został wynajęty, żeby ogarnąć Pikachu, tylko nie wiedzieli, że to jest fotograf. Myśleli, że faktycznie ogarną mu prawdziwego Pikachu, a ten dla nich zdjęcie. Pink oczywiście. Pokémon Trainer Card. Fajnie, fajnie. Nie wiem, co to zmieniło, ale coś zmieniło chyba. Kogo teraz wezmę? Charizarda sobie wezmę, będę trenował. No, Charizard będzie dobry. Akurat mi się tak trafiło. Oj. Czemu nie... Ej, myślałem, że on się mnie słucha już. To Charizard mnie w chuja z... Co za kurwa i latająca smocza. Dalej mam Lowfingera, ja myślałem, że on już w porządku jest. No patrz. Dobrze, niech zdycha ten Charizard, kurwa. Niech zdycha. Jak on taki, kurwa, kolega jest. Ja do niego z miłością i w ogóle, a ten o... No, wyjebane jajca z ciebie, chujter, w sumie. O, jakieś tutaj testy widzę, że można pisać o Pokémon Ligę. Czy a w tym lesie coś można zrobić, czy nie? Czy tylko taki las po prostu jest sobie... Jest sobie, że jest. Chyba jest tylko taki sobie lasek. Dobra, wejdźmy tutaj, zobaczmy. Okej. Tak. Tak. Nie. Tak. 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 Mhm.
Dobra, teraz druga runda. Muszę pokonać gościa. O kurwa! Trafię? Trafiłem. Ivyzaur. Razor Leaf. Dobra, i tutaj mogę Solar Beama. Teraz druga walka. A i tymi samymi, tak? Zmiana na Charizarda. Flame Tower. No ten Charizard to przynajmniej jest normalny. Snorlax, tak? No to mogę Flame Towerować go dalej. Na Kinglera muszę już zmienić. Pokémon Ivyzaur. Tu użyję syntezy. Jestem szybszy, to mogę sobie... Znaczy... O, dobrze, synteza zadziałała. Dobra, udało się. I teraz finałowa walka. Oj, mocno by się tutaj... Synteza. Nie. Dobra, czyli tylko ta nadzieja w tym Pokémonie została. Zobaczymy, czy dam radę. I tutaj jest Seismitos. Mam jakieś przedmioty? Full Restore? Mam. Dobrze, dobrze. 51 level. 83%. You may now enter the Pokémon League without any badges. O! LOL, ale fajne, czyli mógłbym teraz pójść. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale chuj. Oj, mam trenerów tutaj do rozwalania. Elegancko. Kurde, nie wiem, o co chodzi, ale no... Podało mi, że mogę teraz już przejść do... Do tego, do... Kurde, jakie śmiechowe, że mogę teraz pójść na ligę bez odznak. Zajebista sprawa. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dobra, niech walczy dalej. O Jezu, nie ten. Przecież ten to jest kurwa gnida jebana. O, ten jest o wiele lepszy. Wezmę sobie zmienię. Nie, czekaj, może Bulbazaura będę ekspił. Charizard jest po chuju. Co to jest? Five Star Breeding Center. A, czyli tu jest bridowanie, czyli że będzie można sobie jakoś tam... Oj, sorry, zamieszkę. Nawet nie widziałem, że jest. Czyli będę mógł sobie tutaj ogarniać jakiś breeding, czyli... jakieś rozmnażanie Pokémonu, czy coś takiego. No zobaczymy, co to będzie. Także... mordy, mordeczki, mordunie. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. I to było na tyle. Kolejny odcinek za tydzień. A ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. And yo!